Rok 2015, grudzień. Rok 2017, grudzień. Słuchajcie, oleju napędowego przedsiębiorstwa paliwowe w Polsce sprzedały 51% więcej w 2017 roku niż w 2015. Przy tym samym zatrudnieniu, przy tych samych rafineriach. I uzyskały, sam Orlen uzyskał 7 miliardów zysku. Panie Mszoka, Wysoka Izbo, ja nie będę taki emocjonalny jak pan minister, ale rzeczywiście to warto byłoby powtórzyć to wszystko. Od 2015 do 2017 o 50% wzrost, o 7 miliardów zysków więcej Orlen. Jest wspaniale, jest super. To po jaki kanister paliwa ta podwyżka benzyny cen? No to się nie trzyma kupy. To nie jest logiczne. Szanowni państwo, z jednej strony 10 groszy Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj, nie wiadomo ile jutro. Wiemy, że Platforma Obywatelska zatrzymała się na 30 groszach w opłacie paliwowej i tyle, o tyle podwyższona została cena ropy. Pytanie, dzisiaj 10 groszy, ile będziecie chcieli podwyższać w przyszłym roku cenę paliwa? Dziękuję. Głos ma poseł...